Cześć, hej, czołem, witam Was ponownie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji. I od razu zaznaczam na początku, że znowu to jest recenzja robiona na świeżo, czyli że ja jestem chwilę po obejrzeniu tego, co chcę Wam zrecenzować, więc może być troszkę chaotycznie, ja mogę się troszeczkę jąkać, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, więc tak, jest 7 listopada, wyszły dzisiaj trzy pierwsze odcinki serialu Arcane, serialu Zora, i są one już dostępne na Netflixie od godziny 3 w nocy. Tak, wtedy była oficjalna premiera, była ona na Twitch Riot Games, tam sobie można było ze wszystkimi obejrzeć i wygrać jakieś nagrody. Ja chciałem być o 3 na premierze, ale tak wiem około 1, bo chyba jakoś tak już mi się chciało spać, więc poszedłem spać i powiedziałem sobie, że dobra, wstanę rano i oglądam. No i rzeczywiście, wstałem, obejrzałem i wniotł mnie fotel. Słuchajcie, przede wszystkim jest to, że ja jestem graczem Lola od 9 lat, jest to moja ulubiona gra, więc ja czekałem na ten serial bardzo. No bo jest to w moim ulubionym uniwersum. To tak jak na przykład jak wychodzi nowy twór Gwiezdnych Wojen. No, fani Gwiezdnych Wojen się cieszą, bo wychodzi coś nowego. Też jestem fan Gwiezdnych Wojen. No ale generalnie, jak wychodzi coś z uniwersum waszego ulubionego, no to po prostu się cieszycie na to. Ale wydaje mi się, że tutaj jak ktoś nie jest fanem Lola, to i tak się będzie cieszył, bo jest to naprawdę bardzo fajna akcja. Bo jest to połączenie fantastyki, no bo jest magia, jest technologia z akcją. Bo tutaj akcji jest dużo. Dobra, o co tam chodzi? Więc tak. Jesteśmy w sieci Lola, w miejscu, gdzie są dwa miasta. Jest miasto Piltover, znajdujące się na powierzchni. No jest to miasto takie bogate, dobre, zajmujące się głównie technologią. Jest miasto pod powierzchnią, czyli Zon. Takie typowe, biedne, brudne miasto. Bardziej taka brudna dzielnica, o tak powiem. No to chyba mniej więcej możecie wyobrazić, jak to wygląda. No i konflikt między tymi miastami jest taki, że Piltover patrzy na Zon z góry i nie traktuje ich w ogóle poważnie, a Zon by chciał, żeby byli oni szanowani i mieli jakoś troszeczkę lepsze życie niż takie, jakie mają. I fabuła zaczyna się w momencie, kiedy dwie nasze główne bohaterki, postacie za Vi i Jinx, znaczy Jinx ma na imię Powder, ale to się pewnie w kolejnych odcinkach zmieni, razem z tymi dwoma kumplami postanawiają okraść pewnego wynalazcę z Piltover. Wchodzą do jego laboratorium, biorą co popadnie i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że potem nastąpił wybuch w jego laboratorium. I ten cały wybuch popchnie akcję do przodu, bo po pierwsze, Vi i Jinx i tych dwóch ich kumpli mają po prostu kłopoty. Tam strażnicy Piltover ich szukają i chcą ich zamknąć w więzieniu. Więc nasza banda musi się schować, pomaga im w tym niejaki Vander, ich opiekun, który zajmuje się nimi potem, gdy rodzice Vi i Jinx umarli i on jest tutaj troszeczkę temu winny. I chce na tym skorzystać niejaki Silco, taki jeden bandyta, a jakiś inteligentny bandyta, który ma tam też swoich ludzi, oraz też kombinuje tutaj też właśnie z technologią, ma tam swojego naukowca i podczas tego wszystkiego chce skorzystać i przejąć władzę. Jest cała jedna część fabuły, dziewczyny po prostu muszą się ukryć, Vander musi tu jakoś pokombinować, żeby one nie poszły do więzienia. Ma też on powiedzmy trochę jakieś układy ze strażnikami, ale jest też właśnie kwestia Silco, który nie dość, że właśnie chce przejąć władzę, to jeszcze on ma zatargi z przeszłości z Vanderem. I to jest pierwsza część fabuły, a druga to jest ta dziejąca się w Piltover. Chodzi o wynalazcę, czyli Jace'a, też postać Zora. Jego eksperymenty były dość szalone, ponieważ chciał okiełznać magię za pomocą technologii. No i niestety przez ten cały wybuch dowiedziały się o tym władze, no i część władzy nie patrzyła na to zbyt przychylnie. A zwłaszcza profesor Heimerdinger, też postać Zora, który uważał, że nie powinno próbować się okiełznać magii, bo jest ona niebezpieczna i w niepowołanych rękach może uczynić wiele złego. Na szczęście tutaj pomoże Jace'owi asystent Heimera Victor i będą razem kontynuować badania. Z postaci Zora jeszcze pojawiają się Ekko i Caitlin. Ekko po stronie Zon, no troszeczkę tam robi, ale więcej będzie robił pewnie w przyszłości. A po stronie Piltover pojawia się Caitlin, która no parę razy się tylko odezwała, przyjaźniła się z Jace'em, ale dużo tutaj nie wniosła, ale na pewno wniesie więcej w kolejnych odcinkach. I jeszcze ważna rzecz, relacje między postaciami. Takie z przykładów to takie głównie dwa. Po pierwsze Vi i Powder. To rzeczywiście widać, że one są siostrami, rzeczywiście są dla siebie ważne. No wiadomo, jak to siostry. Albo Vander i Silco. Tutaj rzeczywiście widać, że no, byli kiedyś przyjaciółmi, potem mieli jakieś zatargi, a teraz to jest trochę nienawiści, trochę dawnej przyjaźni. Rzeczywiście można uwierzyć w to, że te postacie są dla siebie jakkolwiek ważne. I tak się ta akcja tutaj ciągnie, dzieje się dużo rzeczy, są ładne walki i wszystko zmierza do końca trzeciego odcinka, gdzie Vi i Jinx walczą z Silco. I tam się dzieje dużo rzeczy. Tam się dzieje dużo rzeczy, dużo ważnych rzeczy. I to pokazuje, że w kolejnych odcinkach będzie się dużo działo i warto czekać. Kolejne odcinki, pewnie też 3, chociaż nie wiadomo, bo teraz wyszły 3, a może później wyjść więcej, będą dopiero 13 listopada i potem jeszcze kolejne 20 listopada. No i tam się pewnie zbierze jakaś ładna sumka odcinków. Ale po tym, co się działo w tych 3 pierwszych odcinkach, zdecydowanie jest na co czekać. Wiecie, ja też oglądałem to bardziej jako gracz, więc ja po prostu, ja na widok postaci z Zora, to ja się po prostu cieszyłem jak głupi. Tu się pojawiła Jinx, tu się pojawiła Vi, tu się pojawił Victor, tu się pojawił Jace, tu się pojawił Heimerdinger. Ja się po prostu cieszyłem, widząc ich na ekranie. Ale nie jesteście graczami, a też się będziecie cieszyć, bo będzie fajna akcja, jest co oglądać. Oczywiście soundtrack super, tutaj za główną piosenkę odpada Imagine Dragons, ona naprawdę
bardzo ładnie brzmi. Także ja zdecydowanie polecam, no i czekamy na kolejne odcinki. No i to będzie już na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Przypominam, że po 1000 subskrypcji do końca roku. Mam nadzieję, że się uda. No, jak się nie uda, trudno, ale fajnie by było. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!